Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek Siberia The World Before i tym razem udajemy się do Dany. I Dana ma pomóc tej babce od Akademii uruchomić organy, o ile dobrze pamiętam. Jak widzicie, mogliśmy zobaczyć tą całą okolicę, jak byliśmy ostatnio tutaj Kate. A teraz możemy zobaczyć ją daną, czyli możemy sobie zobaczyć, jak właściwie się zmieniła do czasów Kate. Trochę się zmieniła, ale to jest chyba dość oczywiste, jeżeli minęło tam 60 lat, prawda? Że się zmieniło. Tu mamy jakieś takie, w ogóle to wygląda jak jakaś budka telefoniczna, taka fajna, mechaniczna. No wiadomo, że teraz jest więcej jakichś takich nowoczesnych sklepów i wszystkiego. Pomieszczenie techniczne Akademii. Frau Beckmann zabroniła tam wchodzić. O, fajnie. Tylko, że czy ty nie miałaś jej pomóc uruchomić tego tam wszystkiego? Czyli... Prawdę mówiąc, nie do końca wiem, co mamy zrobić. Aha, mamy porozmawiać z nią. No dobra. Ale tak naprawdę to... O, kiełbasy. Tak naprawdę to ani nie wiem, gdzie ona jest, a chyba tam ona chyba stoi przy fortepianie, no ale zanim, wiecie, obejrzymy, czy zanim do niej wrócimy, to pójdziemy sobie obejrzeć wszystko w koło, bo wiadomo, że lepiej to zrobić, chociaż nie ma żadnego dodatkowego zadania. Zwykle jeżeli jest coś do znalezienia, to najpierw jest jakiś tam quest na to. A questa nie ma, więc... Nie powiem, żebym lubił ten dzień, ale ktoś to musi robić. Skąd ja to znam? O, introspekcję możemy zrobić. A będzie mówić, czy... Trudno uwierzyć, że od mojego koncertu minęło tylko pół roku. Dla mnie to cała wieczność. Dużo się wydarzyło, nie? Przez te pół roku. Tyle się zmieniło. Poznałam Leona. Tak bym chciała, by tu był. Wysyłał mi listy, odkąd wyruszył do Baltajaru z ekspedycją Początek. Sądząc po jego opisach stolicy, Kantar jest naprawdę piękny. Padło tyle wyznań, a jeszcze więcej między wierszami. Ale odkąd ekspedycja opuściła Kantar, nie pisze. Oby tylko był cały. A w ogóle jestem ciekawa właśnie, bo... oni tak wszyscy gadają, że Kate i Dana wyglądają tak samo i w ogóle. I jestem ciekawa, czy one są tym samym modelem, tylko mają inną fryzurę i inny kolor oczu, no bo... Kate ma oczy zielone, proszę podejść. A Dana ma brązowe, ale właśnie są ciekawe, czy są to same modele. Dla mnie one nie są podobne. Czyszczenie tego syfu zajmie mi cały dzień. Ale to może być tylko moje jakby takie odczucie, bo podejrzewam, że jeśli robią tak, że one są jakby, wszyscy mówią, że one są takie same i wszystko, to ja podejrzewam, że one są tym samym modelem, tylko trochę tam małych różnic jest. Jestem tego taka ciekawa, ja nie jestem w takie rzeczy dobra, to... Nie możemy wyjść, nie? Bo musimy iść do Frau Beckham. Beckman, nie Beckham. Frau Beckham. Frau Beckman. Musimy iść do niej i się ją zapytać, co tam możemy jej pomóc. W ogóle jak ślicznie są te kałuże wody tutaj. No przepiękne są. Zachwycenie się dziwnymi elementami grafiki to norma u mnie, ale kałuże zawsze proszę mi się bliżej, podobały. Fräulein. To co tam musimy zrobić? Niesamowite. Bez wątpienia. Widzi pan na flagi? Położeniu mechanizmu każdego automatu muzycznego na tym placu odpowiada jedna taka flaga. Fascynujące. Dzisiaj mamy kontrolę automatów. Wszystkie mechanizmy zostały sprawdzone przez konserwatorów Akademii. I w teorii wszystkie działają. Ale trzeba też pójść do konserwatorów i odebrać raporty. Może chciałaby pan na to zrobić? Nie, nie bardzo. Byłabym naprawdę wdzięczna, ponieważ muszę jeszcze sprawdzić fortepian.
Poza ale tym, chyba nie mamy wyboru. Będzie to okazja, żeby się przyjrzeć każdemu mechanizmowi automatów. Żebyśmy mogli potem Kate to naprawić, czy coś tam. Dlaczego ja? No to dobra, dobre pytanie. Bardzo dziękuję za wybranie mnie do tego zadania, Frau Beckmann, ale dlaczego ja? Potraktujmy to jako nagrodę za bycie jedną z naszych najlepszych studentek. Poza tym chyba przyda się pannie coś, co pomoże zapomnieć o troskach. A, jeszcze to. Służy do otwierania pomieszczenia, które prowadzi do najbardziej imponującego mechanizmu. Oto te drzwi, których nie mogliśmy otworzyć. Zegarowej. Dziękuję, Frau Beckmann. Patrzcie, jaki uważnie nie zniszczy. Wie pani, kto zbudował mechaniczną orkiestrę? Hans. Ojciec mówił, że nie było jej tutaj, gdy był młody. Została zbudowana przez francuskiego wynalazcę nazwiskiem Vorarlberg. Wiele lat temu. Z tego co wiem, odwiedził Wagen w drodze na wschód. Wkrótce po wielkim pożarze, który zniszczył miasto. A ciekawe, czy ten pożar ma jakieś poruszyła znaczenie, go czy legenda jakby... o Werze Schönberg, wirtuozce, która zginęła w pożarze. Zaproponował, że odbuduje miasto i stworzy mechaniczną orkiestrę. Tak, to brzmi jak Hans. Widzieliśmy już wielu... czy wiele innych jego wspaniałych Kiedy mechanizmów. Kiedy mechaniczna orkiestra grała tamten koncert razem ze mną, byłam zachwycona. Ale jak to się dzieje, że ona cały czas utrzymuje tempo fortepianu? To wszystko jest połączone. Prawie jak ze snu. O nie, to nie był sen, Fräulein. Raczej precyzja. Fortepian jest połączony z mechanizmem, który zaraz panna sprawdzi. A przez to hymn Wagen grany na fortepianie. Jego wykonanie nadaje rytm i intensywność całemu koncertowi, a reszta bierze się właśnie od tego. Co się stało z Werą Schönberg? Mama zawsze mówiła, że to bardzo smutna historia. Zginęła w pożarze, czego nie słyszałaś. Wera Schönberg była oczywiście najsłynniejszym muzykiem z Wagen na początku tego wieku. Ale jej legenda narodziła się, gdy wykonywała koncert wiolonczelowy, właśnie tu, na placu. Miał wtedy miejsce pożar, jakiego nowożytne Wagen wcześniej nie doświadczyło. A Frau Schönberg zginęła w pożarze, tak? Niestety, tak samo jak pozostali muzycy oraz cała widownia. Ciekawe, co zapoczątkowało otoczyło ich płomienie. Pożar. Cały plac. Coś strasznego. Niewątpliwie, ale jak głosi legenda, Vera Schönberg nie przestawała grać hymnu aż do samego końca. Wiedziała, jak ci na że wszyscy wokół niej zginą, ale jej muzyka pozwoliła im łatwiej się pogodzić z ich potwornym normalnie losem. Jak na Titaniku ci, co ostatni tam grali, że w filmie. Nie wiem, czy oni naprawdę istnieli, chyba tak. Ten automat, z którym grała panna wiosną, to jej mechaniczny pomnik. Taki ostatni hołd. Nie miałam pojęcia. A czyli to rzeczywiście wyłączyła. Teraz już wie pan na wszystko o legendzie Wery Schönberg. Pomóc w czymś jeszcze, Fräulein Rose? Nie, dzięki. Porozmawiam z konserwatorami. Słusznie. Dziękuję, Fräulein. W sumie nie, wszystko co mogliśmy wiedzieć, to się dowiedzieliśmy. Chociaż prawda jest taka, że za wiele w tej legendzie tak naprawdę nie było, ale naprawdę smutna historia. Frau Beckmann twierdzi, że ten klucz otwiera drzwi do pomieszczenia technicznego wieży zegarowej. Dobra, to musimy gdzieś iść. A, patrzcie, to teraz znowu się będziemy przełączać pomiędzy Kate a Daną. Dobra, to zobaczmy tak. Po pierwsze, co tu jest? Nic. Nic nowego tu nie ma, tylko mamy ten klucz. Tu mamy do Kate rzeczy, a nie do Dany. Chyba trzeba by było wrócić do Kate, ale z drugiej strony my mamy klucz. Zejdźmy na dół na razie, Danum. Jesteśmy na razie Daną na dół i no może gdzieś pójdźmy, a...
Właśnie nie wiem, jakby... Mogę iść do mechanizmu... do klucza. Aha, może to są konserwatorzy, ci ludkowie, z którymi gadałam wcześniej. O, panie. Konserwator powiedział, że mechanizm działa. Nie powinnam go dotykać. A, czyli będziemy się ustalić wszystko dokładnie tak, jak było tutaj, tak? Dawaj, czyli raport. To ciebie przysłała Frau Beckmann, tak? No to możesz jej powiedzieć, że ten automat działa bez zarzutu. Trzeba go tylko wyczyścić i lekko naoliwić. Obejrzyj sobie ten mechanizm, jeśli chcesz. Ej, w ogóle to jest spoko. Wydaje się, że rektor miał rację, Oskarze. Powinnam być w stanie znaleźć mechanizmy, które mam naprawić, kierując się trasą opisaną w raporcie. Tak, jeśli uda nam się do nich dostać jeszcze dzisiaj, Kate Walker. Cieszę się, że wciąż tryskasz swoim nadzwyczajnym optymizmem, drogi Oskarze. Oskar nigdy nie był optymistą. Co ty się go czepiesz? Czy mogę z nim w ogóle porozmawiać, czy... Przepraszam. Dzień dobry. Co tym razem? Tylko jest jeden problem. Nawet jeśli zdołam naprawić każdą z części mechanicznej orkiestry, tak czy inaczej mam zagrać na fortepianie, a nie robiłam tego jakieś kilkanaście lat. Mama kupiła mi kiedyś pianino, ale nie brylowałam grą. Nie ma się czego obawiać. Nie potrzeba żadnego wirtuoza, by uruchomić mechanizm. No ale jednak trzeba grać, nie? Mechaniczna orkiestra wyjdzie, gdy się zagra każdą nutę. W dobrej kolejności. Bez względu na rytm. Trzeba tylko znać podstawy zapisu notowego. No to ja nie potrafię, może Kate chociaż umie. Dlaczego zamykają akademię? To jest oczywiste, bo nie mamy studentów. Brak studentów, brak zajęć. Co oznacza koniec akademii? No dlaczego nie ma studentów, jeśli to nie jest głupie pytanie? No bo nasz burmistrz nie przedłużył nam dotacji, a dzięki niej nasza instytucja mogła się stać sławna na całym świecie. Dlaczego to zrobił? Jakieś ograniczenia budżetowe. No i brak kadry, brak studentów. Brak studentów, brak zajęć, jasne. Ale jeśli chce pani poznać moje zdanie, dla mnie to wszystko to tylko pretekst, by nas wyrzucić z tego budynku. A dlaczego komuś by na tym zależało? Żeby ktoś inny się wzbogacił. Firmy deweloperskie, które poćwiartują naszą instytucję na różne sklepy, mieszkania i lokale biurowe. Kto by chciał mieszkać na placu głównym? Z innymi budynkami wokół placu muzycznego. Nie jest pan raczej fanem modernizowania rynku. O, Rada w swej mądrości uznała, że to przestarzałe i nieprzewidywalne, kiedy muzyczne automaty są uruchamiane przez najlepszych studentów akademii. Albo solistę, albo wirtuoza goszczącego w Wagen, albo ulicznych artystów. Przecież oni nie przyciągają turystów. Nie, członkowie Rady chcieli zelektryfikować i skomputeryzować uruchamianie się mechanicznego koncertu, bo miał się odbywać zgodnie z planem, być zwykłą atrakcją. I zrobili to? A, ich rozmowy trwały i trwały, ale w końcu nic nie zrobiono. I o placu właściwie to zapomniano. Ogólnie to ja nadal uważam, że to jest naciągane. W nędznym stanie. Uważam, że to jest strasznie naciągane, że właśnie jeśli im tak zależy na turystyce, prawda, to właśnie by robili wszystko, żeby te automaty chodziły, bo to ściągałoby na pewno ludzi, turystów do miasta. A jakby w tym momencie to właśnie stoi nieużywane i jakby, no wiecie, no o co chodzi, że jakby... Skoro im tak zależy na turystyce, to by właśnie tego nie porzucili. Tak w ogóle ten cały... Ta cała zła modernizacja, jak to jest pokazana, to jest bardzo według mnie źle pokazana. Znaczy po prostu uważam, że mocno naciągana jest, no. Czy to jest ten... Tak, to jest chyba... Nie, to jest tamten, przy którym stoi teraz dana... ten. Automat muzyk. Wygląda dokładnie jak dzieło Hansa. Chyba to już widzieliśmy. Jak w Barokstadt. To już widzieliśmy, tak. I nie mogę tego niestety przyspieszyć, jak już mówiłam. Więc tutaj mi się wydaje, że to jest ten automat, w którym, przy którym jest teraz
Dana, czy ja mogę teraz po prostu wrócić do Dany? Czy ja mogę zamknąć drzwi? Nie bardzo. Bo chciałabym zobaczyć, co jest napisane z tej strony, jak je otworzyć. Ale to pewnie nie będzie takie proste. Po drugiej stronie jest 6428, ale pojęcia nie mam. Ech. Co jest po drugiej stronie szóstki? Dwójka? Dobrze myślę? Ile tu tych liczb jest? Może to brzmi jak jakaś trudna matematyka. Stanowczo za trudna dla mnie. Tu będzie 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, czyli co? Czyli jedynka to by była, prawda? Wtedy to by było 1. Tak jak mam. Tu by było w takim razie 6, 5, 4. 6, co ja mówię? 4, 5, 6, 7, 8. A Jezu, czemu to jest takie skomplikowane? 4, 5, 6, 7, 8. 9, 0, 1, 2. Nie, coś źle liczę. A, nie mogę tego ogarnąć. Jeszcze raz. 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Nie, no to jedynka ma najwięcej sensu. 6, 7, 8, 9, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Jak to nie będzie to, to wtedy przyspieszę. I jak mi się uda to ogarnąć, znowu będę z wami. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Mam wrażenie, że ja coś tu kręcę naprawdę grubo. Coś innego niż tylko te literki. Znaczy liczby. Liczby. 8, 8, 9, 1, 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Czekajcie, muszę po 1 poprzekładać jeszcze. 8, 9, 0, 1. 2, 3. Tu będzie 3. A tu będzie 7, a tu będzie 9. Jednak. Ale skomplikowane, jak nie wiem to. Czy ja to mogę poprzestawiać? Coś jest nie tak. Tak, bo mamy to źle ułożone, ale jakby. Nie bardzo wiem, jak to. Poprzestawiać? Tu mogę kręcić, a tu mogę coś przestawiać, a tu mogę przestawiać? Czy ja tak mogę je wyciągać jakoś? Próbuję się zorientować, jak to w ogóle działa, ale póki co... A, dobra, 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 chyba mniej więcej ogarniam, dobra. Czy teraz jak my to musimy mieć ustawione? Tu musi być na czwartym C, G, D i A. Czy to są nuty? Czy to mogą być nuty? Czyli C jest pierwsze, tak? Ja muszę być tutaj C. Tutaj.
Czy ja mogę to jakoś zabrać ze sobą? Na czwartym, dobrze pamiętam, tak? C na czwartym. Tylko że ja nie będę mogła wyjąć G. Przestawić G nie będę mogła. Nie, czekajcie, C musi tu być, bo inaczej tak tego nie zrobimy. Teraz musimy. O Jezu, ale mi każą myśleć. To jest kara za to, że powiedziałam, że zagadki są za proste. Najpierw przestawmy kawałek dalej te wszystkie. Jeszcze nieważne jakie jest te, jakie. Liczby, litery. Na razie poprzestawiajmy to po prostu tak, żeby działało. Kurczę, ten tu nie dosięga. Będziemy musieli zrobić tym. Tak. Tyk, tyk. Teraz musimy na chwilę zaciągnąć ten do góry. I tutaj. Ten musi być aż na samym dole. Ten tutaj musi być tutaj. Więc to zostanie tutaj. Ten musi być na samym. Au, nie. Tak. Ten musi. Ten tutaj nie da rady. A ten jest na tyle długi, że tutaj dociągnie się aż tutaj. Tak. Czyli to musimy zrobić. Tak. Tak. Ale i teraz tego musimy przekręcić, żeby to było G. Bo potem nie będziemy mogli się tu dostać. Tu musi być D, tak? A, G, D, G, D, C, G, D. I A. Czekajcie, tylko tutaj zrobimy C. I teraz przestawimy ten, żeby był A. A. I gdzie on jest? W tym miejscu, tak? One są w dobrych miejscach. Tylko jeszcze właśnie teraz. Ten jest wsadzony w C, to jest dobrze. Dobra, jedno się udało. Imponujące, Kate Walker. Myślę, że jesteś na dobrej drodze, by z powodzeniem wyświadczyć usługę, o którą prosił cię rektor. Dzięki, Oskar, ale jeszcze muszę znaleźć pozostałe mechanizmy. Dobra, to w takim razie musimy się udać do następnej. Tutaj. Tylko daną też musimy się przesunąć. Do kolejnego tutaj pana. Przekaż Frau Beckmann, że ten automat na razie działa bez zarzutu, ale jest tak brudny, że wkrótce przestanie. Jeśli ma zachować formę przez zimę, to muszę go porządnie doczyścić. A czy ja mogę go obejrzeć? Czemu ja go nie mogę obejrzeć? To.
nie mogę z niego zobaczyć, to trochę niedobrze? Czy ja muszę go jakoś doczyścić, czy coś? Część mechanizmu była uszkodzona, ale ją wymieniłem. Możesz powiedzieć, Frau Beckmann, że wszystko działa jak należy. A może to jest mechanizm? Czekajcie, czy ja mogę też Kate iść do takiej budki? W raporcie chyba nie wspomniano o tym kodzie. Sądząc po stanie tych drzwi, pewnie łatwo będzie je wyważyć. To niemożliwe, Kate Walker. Takie działanie jest nielegalne. Więc miejmy nadzieję, że nie kręci się tu policja. A my mamy... czym je wyważyć, czy tak po prostu ręką? O, panie. Fajnie, fajnie, tylko że i tak nie mamy... kodów w środku i Kate ich nie może zobaczyć. Może najpierw zobaczmy tą budkę tam. Ale my nie możemy do tej budki. Tu nie ma budki, czy tu jest budka, ale... Nie wierzę. Przez tę furgonetkę nie mogę się dostać do mechanizmu. Muszę coś z nią zrobić. Ukraść. Czyja to furgonetka? Panie, to twoja furgonetka? Jak oczyścić furgonetkę? Zamknięte. Nie wejdę. Czy, a tutaj właśnie, czy w tym Starbucksie całym, to nie jest Starbucks, ale jakieś tam kafe, nie jest wejście do tego mechanizmu tam zwierzy? Podać coś do picia? Tutaj na przykład? Czy coś? Trochę się teraz zgubiłam. Dokąd mam iść i co robić? Te kawiarnie były w całym Nowym Jorku, jak wyjeżdżałam. A teraz są nawet tutaj. No bo mi się wydawało, że to jest tutaj, ale tak... Nie widzę, że to było tutaj. Bo jakoś musimy się dostać do wieży zegarowej, prawda? Tu nie mogę wejść tędy. Bo... Zamknięte. Nie wejdę. Jest zamknięte. Jak się pozbyć furgonetki? To jest dobre pytanie. Na razie nie przychodzą mi do głowy żadne pomysły. Zwłaszcza, że za wiele opcji to nie mamy. Pogadajmy może z tymi ludźmi? Mogę tu pogadać z kimś? W ogóle? Wow. Jaka szkoda, że nie mam czasu na zwiedzanie. Nie, to jest to. Że nie ma czasu na zwiedzanie. Ha. Bardzo ciekawe. Teraz nie mam właśnie pojęcia, co dalej. Pójdę jeszcze na chwilę do rektora, może on coś wymyśli. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze na chwilkę. Proszę do mnie wrócić, kiedy aktywuję pani mechaniczną orkiestrę na placu. No to muszę chwilę to przemyśleć. Dobra, może najpierw spróbujemy po prostu iść daną do wieży zegarowej, zobaczmy co tam jest. Bo to jedna z tych rzeczy, którą wiem, że mogę zrobić. Ej, ej, zachowuj się to ostrożnie, bo jeszcze się skaleczysz. Albo coś zniszczysz. No bardzo miły facet. Zapasowe części do automatów na placu. Ciekawe, bo teraz w sumie pewnie nie ma nikogo, kto mógłby robić jakieś zapasowe części czy coś. Muszę się tu rozejrzeć, bo może jest tu coś ważnego. Widzicie, tu jest teraz ta kawiarnia w tym miejscu, gdzie było to coś. Ten mechanizm. Właśnie wróciłem z wieży. Możesz przekazać Frau Beckmann, że wszystko tam w porządku.
Mechanizm jest w doskonałym stanie. Zgodnie z tym, co konserwator powiedział Danie, gdzieś w tym pomieszczeniu powinno być wejście na wieżę zegarową. Sprawdziłem już wszystko na górze. Nie musisz tam wchodzić. Ale bym chciał. Linda, z której Dana chciała skorzystać, jedzie na wieżę zegarową. Musimy ją znaleźć. No dobra, czyli coś tam więcej wiemy. Niewiele więcej, ale może to nam pozwoli... Powinnam wrócić do Frau Beckmann. Może to nam pozwoli... gdzieś tam Kate się dostać. W tej kawiarni. Więc może tam pójdźmy. Zamknięte. Nie wejdę. No, jedyna opcja to ta kawiarnia, tak? Tu są drzwi jeszcze, o właśnie. Patrzyłam na nie wcześniej, ale jakby nie byliśmy tam daną, więc nie mogłam. Chyba będę mogła tamtędy przejść, o ile tam dosięgnę. Aha, jesteśmy przez... Ona chce się włamać przez drzwi. A czy... Byśmy nie mogli tu podjechać furgonetką i skorzystać z niej, tylko jak to zrobić? To jest dobre pytanie. Nie, dobra, możemy przesunąć to. Akurat jest tutaj taki śmietnik ładny, który idealnie będzie pasował. Magia tego oczywiście, przypadku w grach i w opowieściach w ogóle. Ale przynajmniej pcha dość realistycznie, to znaczy, że trochę się męczy pchając, a nie... Jakby to było nie wiadomo jak leciutkie. A w ogóle fakt, że akurat jest taka szpara nad drzwiami, którą Kate może przejść, nie? Akurat. Kate się nawet dwa razy nie zastanawia, nie? I dostaliśmy się dobrze do kuchni w kawiarni. Teraz tylko muszę znaleźć windę do wieży zegarowej. Aha, bo to jest takie okienko. Po prostu poprosić kogoś, żeby cię wpuścił. Myślę, że nawet jeśli ten koleś był miły z tej kawiarni, to myślę, żeby tego po prostu nie zrobił tak łatwo. Zgodnie z raportem, winda powinna być za tymi półkami. Miejmy nadzieję, że nie została zamurowana. Gotowe! Teraz tylko muszę zrobić sobie przejście. Ciekawe, czy ta winda w ogóle jeszcze działa. W ogóle nikt, masz szczęście, Kate, że nikogo tu nie ma. Naprawdę. Bo... To jest włamanie. I to takie konkretne. Tu trochę długo dużo klikania, żeby to otworzyć. Ja bym się bała używać tej windy, która nie wiadomo kiedy była ostatni raz używana. Ale to oczywiście skate się niczego nie boi. Znamy ją bardzo dobrze, więc wiemy, że się absolutnie niczego nigdy nie boi. Czy podejrzewam, że ta winda kiedyś tam nie tak dawno temu musiała być jeszcze sprawdzana, używana i ten, bo oni jakby próbowali ten mechanizm jednak uruchomić i w ogóle skomputeryzować. Ktoś tutaj zamontował wtyczki, więc wiecie, musieli być tu nie aż tak dawno temu. Problem jest taki, że my nie wiemy, co właściwie w tym mechanizmie trzeba było zrobić. Bo Dana tu nigdy nie weszła. Ale nie takie automaty Hansa już naprawialiśmy. Kate się już zrobiła specjalistką od automatów w tym momencie. Ale ja nie, więc to jest problem dość duży. Nie, dobra, schodzić jeszcze nie będziemy. Albo może? Bo to jesteście z drugiej strony. Jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi. Najpierw zejdę i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi, a potem wejdę z powrotem. O, widzicie, bo tu są jakieś rzeczy. Na przykład... jakieś narzędzia. O. To chyba część zapasowa do automatu. No, więc zawsze coś znaleźliśmy, co może być nam potrzebne u góry. I jeszcze tam coś możemy obejrzeć. O, tu mamy te całe łabędzie. Ten mechanizm powinien mi pozwolić otworzyć drzwi.
Wow, otworzyliśmy drzwi. Uporałam się z drzwiami. Teraz muszę zająć się silnikiem. Spoko. Przynajmniej otwarcie drzwi było w miarę proste. Nie wiem, jak będzie właśnie z silnikiem. Ale to się przekonamy później. No ja mam wrażenie, chyba że to muszę strasznie... włożyć ten klucz do mechanizmu, żeby go uruchomić. O matko, to wygląda skomplikowanie. Sprawdźmy najpierw tu. Co tu jest? Czy ja mogę coś tu kliknąć? Nie bardzo. Chyba muszę włożyć ten klucz do mechanizmu, żeby go uruchomić. Aha, bo to jest klucz Wolarbergów w ogóle. Widzę po kształcie. Chociaż nie ma tych takich kółek na środku, tych takich zakończeń. Ale nadal uważam, że to jest Wolarbergów klucz. A! Już połowa. Sprawdźmy, co będzie dalej. No dobra, czyli akurat... Zrobienie tego było akurat w miarę proste. No to zostają rzeczy trudniejsze. A mianowicie... To coś, co nie mieliśmy do niego dostępu daną. Wciąż są niesamowite pomimo swojego wieku. Ciekawe, kiedy je ostatnio włączano. Właśnie ciekawa jestem, co teraz, bo... Trochę nie jestem pewna. Z tą ciężarówką właśnie przede wszystkim nie wiem, jak sobie poradzić. No ale też dokładnie tak samo to, że jakby Dana nie widziała tych kodów tam. Może tak, wyjdźmy najpierw stąd. Może najpierw stąd wyjdźmy i wtedy... I nikt się w ogóle nie zdziwi, że śmietnik im stoi pod drzwiami. I wtedy jeszcze przejrzyjmy tutaj... Schemat. Ciekawe, co to ma przedstawiać. Ja podejrzewam, że to jest schemat potrzebny do czegoś. Tylko teraz pytanie, do czego? Ja myślę, że do tego to jest schemat mimo wszystko. Chyba, że to jest schemat do tego akurat, którego nie widzieliśmy. Ale to wygląda właśnie bardziej jak to. Wygląda na coś skomplikowanego. Z tymi dziurkami. A to wygląda jak coś innego. Tu, tutaj. Ale tu nie mogę zajrzeć, co jest najgorsze jakby. Co się stanie, jak porozmawiam Daną z Frau Beckmann? Bo nie chcę nic popsuć, ale z drugiej strony mi się wydaje, że trochę jeszcze mi czegoś po prostu brakuje. Mam tylko schemat nie do tego, co potrzebuję. Aha, no fajnie. Tutaj kończy się raport. Ani słowa o tym, co stało się później. Myślę, że zawiera wszystkie informacje potrzebne do naprawienia mechanizmów na placu, Kate Walker. To bardzo właśnie ciekawe, bo ten jeden jest przede wszystkim nadal... Dość... Nic mi nie mówiący, jakby nie mogę się domyślić. Ja nie, może to jest jakiś na logikę ten drugi tutaj, ale... Ale kurczę, no ja nie wiem. Ja nie sądzę, że ustawienie powinno być takie samo. Coś jest nie tak. Chyba, że tu tylko i wyłącznie brakuje tego. Tego... właśnie części mechanicznej. A ja się zastanawiałam nad kodem. Już trzy mechanizmy działają, został jeden. A tu się okazuje, że kodu wcale nie potrzeba, tylko kurczę, potrzeba wsadzić jakąś dodatkową część i tyle. Ach, dobra, zobaczmy jeszcze na tą ciężarówkę. Ja nie skupiłam się na niej i ja nie wiem, co było na niej napisane. A może to jest jakaś podpowiedź? Wagener Bau Firma 512388. O!
Czekajcie. Mam olśnienie. Potrzebuję sobie ten numer zapisać. Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, ale w Akademii jest telefon. Bo wcześniej oni mi tak nie przybliżyli na ten numer telefonu, ja na to nie zwróciłam uwagi. Ale ma to sens, że musimy do nich zadzwonić. O, w sumie podoba mi się ten odcinek. Znaczy ten odcinek, no w sumie odcinek, no to dla was to odcinek, więc w sumie jakby ta część gry. Bo jest to trochę kombinowania. I jest trochę bardziej przygodówkowo właśnie i tak... Coś innego trochę. Dobra, spróbujmy zadzwonić. Ja nie wiem, czy ja muszę tak, jak tam jest napisane, po prostu... 5, 1, 2, 3... 8, 8, 8... 3, 2, 1... Wagner, Buffy, ma Dietrich. Guten Tag. Dzień dobry, przepraszam, ale pana furgonetka, ta z placu, blokuje wejście. Mógłby pan ją przestawić? O, przepraszam. Jestem w pobliżu, zaraz ją przestawię. Dziękuję. I tak po prostu to zrobił? Nic, żadnych pytań, kim pani jest, dlaczego pani to przeszkadza? Nic, zero, fajnie. Ogólnie to tak słabo, bo właśnie powinien się zapytać o coś. Dlaczego chcemy tą furgonetkę? Czy coś? No cóż. Nie ma tak dobrze. Znaczy jest tak dobrze właśnie, bo jakby po prostu nam ją przestawili. No ale ja tak patrzę czasowo, że już tym mechanizmem będziemy musieli się zająć w kolejnym odcinku. Ale to już nie powinno być takie trudne. Mniej więcej. Nie mamy oczywiście numeru, to wszystko będziemy musieli znaleźć, ale ja myślę, że to jest właśnie dobre miejsce, żeby skończyć. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że będziecie czekać z niecierpliwością na następny. A teraz do usłyszenia i cześć, cześć, cześć!